Marta Szymik-Telesz. Moim i Państwa gościem jest burmistrz Wisły Tomasz Bujok. Dzień dobry Panie Burmistrzu. Dzień dobry, witam serdecznie, witam Państwa. Panie Burmistrzu, jaki to będzie rok dla Wisły? W tym roku w budżecie dominują wydatki inwestycyjne. No tak, to będzie rok, w którym na wielu płaszczyznach i w wielu miejscach naszej miejscowości będzie po prostu plac budowy. I trochę mnie to z jednej strony niepokoi, ale myślę, że też dużo, dużo bardziej jednak mimo wszystko cieszy, bo o te inwestycje zabiegaliśmy już też wiele, wiele lat i wiemy, że one muszą być przeprowadzone prędzej czy później, lepiej prędzej niż później, z tego założenia wychodzimy. No i liczę też na to, że one będą przede wszystkim sprawnie przeprowadzone, bo tego chyba też wszyscy oczekujemy. Panie Burmistrzu, taka najważniejsza inwestycja tego roku, można jednoznacznie wskazać? Ale no oczywiście, że tak. W zasadzie zależy też przez kogo wykonywana, bo jeżeli chodzi o miasto, to mamy swoje najważniejsze rzeczy. Oczywiście powiat realizuje praktycznie najważniejszą rzecz chyba dla siebie, przebudowa drogi w Czarnym. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, Urząd Marszałkowski będzie rozpoczynał realizację przebudowy drogi wojewódzkiej 941, inwestycja prawie 100 milionowa, więc to są potężne inwestycje, które teraz w tej chwili nas czekają. No a miasto, dokończenie centrum przesiadkowego, baseny, które są w trakcie realizacji, centrum edukacji ekologicznej na Jonidle, rewitalizacja przestrzeni miejskiej, dokończenie wymiany oświetlenia. No i nie wiem, w którym momencie będziemy w stanie przystąpić do budowy skansenu w Czarnym. Oczywiście też remonty i przebudowa dróg gminnych, bo to jest element, który jest stałym elementem w każdym budżecie każdej miejscowości. No i chyba jednym z ważniejszych, mimo mniejszych być może środków, bo na nie trudno pozyskać dofinansowania, ale bardzo istotnym elementem w całym systemie funkcjonowania miasta, czyli drogi, i o tym wszyscy doskonale wiemy. W jakim zakresie korzystacie ze środków zewnętrznych? No w zasadzie do wszystkich inwestycji tych niedrogowych staramy się pozyskać środki. One nie zawsze są na poziomie 85%, czasami to jest 40%, czasami 60%, ale do tego typu rzeczy jak na przykład wymiana oświetlenia, 85% dofinansowania Centrum Edukacji, w zasadzie 50% dofinansowania skansen w Czarnym, który jest tam w niedalekiej przyszłości planowany, realizowanie jego to jest mniej więcej też 50, może 80% w tych granicach, bo dzisiaj jeszcze nie wiemy dokładnie, jaki zakres będziemy chcieli robić i czy będziemy realizować te wydatki, które są wydatkami niekwalifikowalnymi, czy tylko te, które wynikają z wniosku. No tutaj jeszcze nad tym będziemy oczywiście pracowali. Także tam, gdzie możemy i tam, gdzie jest szansa pozyskać te środki, to najpierw chcemy złożyć wnioski i potem oczywiście realizować to w miarę płynnie. Drogi gminne, które doczekają się remontu w tym roku, Panie Burmistrzu? Ruszamy już z ulicą Jarzębata. Tam inwestycja gdzieś około 350 tysięcy złotych. Ruszamy w końcu po wielu, wielu latach z taką obwodnicą ulicy Górnośląskiej, połączenie z ulicą Kamienną, kolejny 500 000 złotych. Mamy oczywiście opracowany plan modernizacji dróg, 28 dróg, które w poprzedniej kadencji i kolejne 28 dróg, które na tą kadencję sobie wyłoniliśmy, i to są priorytety dla nas. Nie chcemy poruszać się w żaden sposób z boku, czyli nie chcemy dołączać innych dróg, czyli regulujemy pod względem prawnym, własnościowym te nieruchomości, ale też chcemy je remontować, przepraszam. Mamy też oczywiście, ostatnio dostaliśmy informacje o środkach z promesy na usuwanie skutków powodzi, i to jest ulica Boczna Sostowa, bodajże również 11 listopada, albo Bobrów, także też kolejne 4 odcinki dróg, które będziemy chcieli jak najszybciej zrobić. No a w trakcie roku budżetowego pewnie jeszcze będziemy kolejne odcinki próbowali włączyć do całego tegorocznego remontu. Oczywiście nie wspominam o tam wydatkach na bieżące utrzymanie, czyli takie remonty cząstkowe, być może jakieś odcinki w zależności od tego, ile środków nam łatanie dziur jak gdyby zaangażuje, to będziemy chcieli jakieś odcinki też położyć asfaltu, jakiegoś dywaniku na krótkich miejscach, No jak już jesteśmy w temacie dróg, to warto tutaj wspomnieć o remoncie ulicy Czarne. W tym zakresie tutaj wspieracie powiat cieszyński.
No tak, na dzień dzisiejszy przez 3 lata zadeklarowaliśmy 700 tysięcy złotych wsparcia. Jest to mniej więcej kwota taka, którą co roku przekazywaliśmy do powiatu, żeby robić konkretne inwestycje na drogach powiatowych. Coś, co budzi wiele kontrowersji też u mieszkańców, w radnych, u mnie samego też, bo nie dajemy sobie rady poniekąd z drogami gminnymi, a musimy wspomagać samorządy wyższego szczebla. No ale tak się utarło. Szkoda, że ja nie mam takiej możliwości prosić kolejnego kogoś o pomoc w finansowaniu dróg na przykład gminnych. No ale tak, współfinansujemy w określonym zakresie. Ta droga jest bardzo istotną drogą i bardzo istotnym remontem. Chcę tylko przypomnieć, że ona była wykorzystywana w 100% w zasadzie podczas przebudowy drogi na Kubalonkę. Wtedy wszyscy mieszkańcy gminy Istebna korzystali z tej drogi, stąd też poniekąd ten stan techniczny, który jest dzisiaj. Więc jest to przedsięwzięcie bardzo ważne, bardzo istotne. No i już no nie ma możliwości z nim zwlekać i musimy go zrobić. To inwestycja 18-milionowa, więc też cieszę się, że w końcu udało się zakończyć proces projektowy, bo on trwał już chyba z 10 lat. No myślę, że mocno się nie pomyliłem. No i w końcu w poprzedniej kadencji jeszcze udało się finansowanie załatwić ze środków transgranicznych. Umowa została podpisana, środki bieżące pewnie powiat też zapewnił i na szczęście realizujemy tę inwestycję. Panie burmistrzu, co z centrum przesiadkowym? Na jakim to jest etapie? Jeżeli chodzi o centrum przesiadkowe, jesteśmy gotowi. 25 chcemy zrobić po sesji takie oficjalne otwarcie tego miejsca. Wcześniej już jest udostępnione oczywiście dla podróżnych i została nam jeszcze góra do wyremontowania i część restauracyjna. Na górze chcemy uruchomić klub seniora i w tej chwili też po uzyskaniu promesy na finansowanie tego miejsca dokładamy swoje środki po to, żeby tam to miejsce już wykończyć na całkowicie i żeby też swoje miejsce znalazły niektóre stowarzyszenia, które będą również mogły korzystać z tego, no z tych pomieszczeń pewnie. Chciałbym, żeby to miejsce przede wszystkim żyło, było dostępne do naszych mieszkańców i żeby też ludzie czy mieszkańcy zrozumieli, że tak naprawdę ten dworzec to nie jest tylko dla turystów i dla gości, tylko dla nas wspólnie, jest to naszą wspólną wizytówką. Czyli oficjalne otwarcie w kwietniu, tak? Tak, w kwietniu 25 tak wstępnie zaplanowaliśmy. Tej daty się będziemy trzymali, żeby dokonać takiego, myślę, że skromnego, ale uroczystego otwarcia. Panie burmistrzu, zmieniamy temat. Oświata. Ile środków w budżecie przeznaczacie na oświatę i czy są jakieś remonty zaplanowane w szkołach, przedszkolach? Na oświatę przeznaczamy o 60% za dużo, bo takie są relacje dopłaty, jeżeli chodzi o miasto. Na początku swojej kadencji były to relacje 50% subwencja, 50% środki własne miasta. Dzisiaj te relacje się już zupełnie zmieniają i to jest 60% własnych środków, 40% środków z budżetu państwa. Co mnie osobiście bardzo niepokoi, tym bardziej, że jeszcze nie wiem, co się wydarzy po strajku, po podwyżkach, jak my, samorządy, zostaniemy obciążeni właśnie kosztami tych podwyżek. No ale tak jest, z tym się musimy zmierzyć i pewnie będziemy musieli sobie dać radę kosztem oczywiście innych przedsięwzięć. Relacje, cała oświata kosztuje nas w granicach 14 milionów złotych, 6 to jest subwencja z budżetu państwa, reszta to są środki własne miasta. No i tak funkcjonujemy. Jeżeli chodzi o inwestycje, z takich większych inwestycji to pokrycie na dachu na przedszkolu w centrum miasta na ulicy Wodnej, ale też wymiana dachu na sali gimnastycznej w centrum miasta ze względu na to, że trochę nam się tam pokomplikowały sprawy z pokryciem. Na samym początku, kilka lat temu, nieprawidłową eksploatacją tego dachu, no i musimy tam dokonać remontu. Teraz jest to w fazie opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania pozwolenia na budowę i pewnie w okresie letnim będziemy szukali środków, żeby te inwestycje zrealizować. Oczywiście abstrahując od tych drobnych remontów rzędu 50 tysięcy, 40 tysięcy, bo to w każdej szkole jakieś drobne remonty realizujemy, bo to albo odnowa sali, albo jakieś malowania, tego typu działania, to jest rzecz też oczywista. Panie burmistrzu, wodociągi, kanalizacja, co w tym zakresie uda się zrealizować w tym roku? Temat też trudny. Z kanalizacją niewiele, natomiast wodociągi
będziemy realizować pierwszy etap inicjatywy lokalnej, bodajże na poziomie 700 tysięcy złotych, to jest budowa linii wodociągowej w Gościejowie. I w kolejnych latach również będziemy realizować kolejne inicjatywy, które czekają już w kolejce. Czekamy jeszcze na dokumentację projektową, którą opracowują mieszkańcy, a więc mamy zaplanowane tam kilka odcinków do realizacji. Jeżeli chodzi o kanalizację, to najprawdopodobniej z budową kanalizacji po umorzeniu części środków z pożyczki dużej, kiedyś zaciągniętej przez miasto, bo taką możliwość mamy. Dzisiaj ta pożyczka wchodzi nam w skład zadłużenia miasta, ale na przykład końcem czy po połowie przyszłego roku będziemy mogli umorzyć bodajże 4 miliony złotych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. W związku z tym te środki będziemy mogli zainwestować właśnie też w rozbudowę kanalizacji i takie działania, takie starania będziemy podejmowali, żeby tak się stało. To jest czwarty etap rozbudowy kanalizacji i tam też w tym czwartym etapie są kolejne czy konkretne też odcinki wskazane i też tego planu będziemy się bardzo mocno trzymali. Jak Wisła walczy z zanieczyszczeniem powietrza? Jakie działania podejmujecie? Bo to jest ważne jako miasto turystyczne. To jest ważny problem. To jest jeden z ważniejszych i chyba najbardziej nurtujących nas wszystkich problemów. Oczywiście poza tymi działaniami, które są oczywistymi, a więc teraz wymiana piecy i to się dzieje już od 2 lat, na te piece 5. generacji albo też na piece gazowych, do których wszystkich zachęcam, czyli to realizujemy. W tym roku bodajże 80 piecy będzie miało szansę na wymianę i na dofinansowanie. Kolejne wnioski będziemy oczywiście też składać i jak tylko będziemy już na jakimś etapie zaawansowania, tak żeby mieć moce też przerobowe oczywiście zrealizowania tych zadań, będziemy chcieli składać kolejne wnioski, robić kolejne nabory mieszkańców do tego, żeby mogli uzyskać to dofinansowanie. Poza tym oczywiście termomodernizacja obiektów publicznych, w których jeszcze mamy niestety, wstyd się przyznać, na przykład piece węglowe, ale węglowe, żeby uspokoić wszystkich, nie na jakiś inny opał. Też również będziemy realizowali te przedsięwzięcia. Czekamy w tej chwili na ocenę wniosków w Urzędzie Marszałkowskim. Mam nadzieję, że dofinansowanie dostaniemy, więc te obiekty sukcesywnie modernizujemy. Oczywiście obiekty mieszkalnictwa komunalnego, czyli te, w których nasi mieszkańcy zamieszkują również. To jest jeden z priorytetów. Wymiana oświetlenia oczywiście również. No i te prewencyjne, które pewnie również wszystkie gminy prowadzą, czyli kontrole palenisk, bardzo częste i teraz coraz częstsze w tej chwili realizowane przez Straż Miejską. I to myślę, że coraz bardziej też rozchodzi się w społeczeństwie, że nie warto używać tych gorszego opału, tylko rzeczywiście warto korzystać z węgla, a ewentualnie już potem myśleć o zmianie na te piece 5. generacji albo też te gazowe. Panie burmistrzu, warto wspomnieć o takiej dużej inwestycji, budowa ośrodka ekologiczno-edukacyjnego. To tak, duża inwestycja. To jest kolejny etap porządkowania w zasadzie ulicy Wyzwolenia i nowej osady całości, bo wcześniej zrealizowaliśmy modernizację czy rewitalizację z programu rewitalizacyjnego zieleni, rewitalizację oczka wodnego na Jonidle i została nam taka plomba trochę no, brzydka, którą chcieliśmy już uporządkować w końcu i wymienić obiekty, w których znajduje się siedziba klubu sportowego na parterze, a na centrum chcieliśmy ten obiekt zaadaptować właśnie na Centrum Edukacji Ekologicznej. Duża inwestycja 9-milionowa z zagospodarowaniem całego otoczenia, z takim parkiem. Myślę, że to miejsce będzie już niebawem bardzo mocno żyło, bo faktycznie będzie to kolejna wizytówka naszej miejscowości. A jeszcze powyżej kolejna rewitalizacja, czwarty etap terenów zielonych nad Karczmą Beskidzką, czy też naprzeciwko Bajeczki dla tych bardziej zorientowanych, czyli plac zabaw, rewitalizacja całej zieleni, też bodajże 1 000 000 złotych inwestycji, a więc ten obszar już na nowej osady po przebudowie drogi wojewódzkiej 2 lata temu, no myślę, że jest taką wizytówką albo będzie taką wizytówką po przeprowadzeniu tej inwestycji chyba do września tego roku. Wrzesień tego roku otwarcie, tak? Taki jest plan, do końca sierpnia realizacja zadania, we wrześniu otwarcie.
Muszę zapytać też o basen w Wiśle. No, kiedy otwarcie po rewitalizacji? Robi się, pani redaktor, robi się. Natomiast napotkaliśmy na multum problemów. Multum problemów z zapisami planu zagospodarowania przestrzennego, z sytuacją gospodarczą, która kiedyś, jak firma składała oferty 2 lata temu, ceny były zupełnie inne. Dzisiaj no, prowadzimy trudne rozmowy na płaszczyźnie firma, spółka. Wymogi konserwatora zabytków wcale nam nie ułatwiają w tym zakresie. Wiele rzeczy, które nas zaskoczyło, na przykład brak fundamentów wieży do skoków, która nam rozłożyła całkowicie plany, które mieliśmy zrobić po odkrywce. Okazało się, że faktycznie fundamentu nie ma, więc trzeba myśleć o budowie nowej. Wiele rzeczy było takich trudnych do rozstrzygnięcia. Mamy to już w tej chwili rozstrzygnięte. Prace trwają. Plan jest taki, aby na lato przyszłego roku basen był gotowy. Oczywiście, a być może uda się wcześniej część obiektu udostępnić na przykład na lodowisko miejskie i taki jest plan, żeby na zimowy okres uruchomić to lodowisko, wykorzystując już część obiektu, który powinien być w całości gotowy już w tym roku. Niemniej jednak wiadomo, że basenów nie otworzymy w grudniu i będziemy chcieli na spokojnie zrobić to na okres letni w przyszłym roku. Czyli będzie to taki basen na miarę XXI wieku? Ja mam nadzieję, że tak, na miarę potrzeb, bo to dla mnie jest najważniejsze, czyli te potrzeby są. Mam nadzieję, że one będą też zaspokajały potrzeby naszych mieszkańców, naszej młodzieży, bo taki też jest cel, ale też ten obiekt ma być takim obiektem, który będzie żył przez cały rok i na to mamy pomysły. Nie tak jak niektórzy sądzą, że tylko przez 2 czy 3 miesiące w ciągu roku. Zrobimy wszystko, żeby też tak było, żeby on żył całorocznie i jestem przekonany, że tak to będzie wyglądało. Panie burmistrzu, na jakie jeszcze takie większe inwestycje warto zwrócić uwagę, które zaplanowano na ten rok bądź na lata kolejne? No, potężną inwestycją, o której jeszcze nie wspomnieliśmy tak szeroko, to jest przede wszystkim inwestycja realizowana przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, czyli przebudowa głównej drogi od Polany do Ronda na Oazie. To jest coś, co z jednej strony niepokoi, z drugiej strony cieszy, a z trzeciej strony no, trzeba do tego podejść bardzo, bardzo spokojnie i też nauczony doświadczeniem, patrząc jak przebiegała przebudowa chociażby drogi na Kubalonkę, kiedy cała Istebna była odcięta od korzystania z drogi wojewódzkiej w zasadzie, kiedy była przebudowa również drogi Wyzwolenia w centrum Wisły 2 lata temu. Kiedy cała część Wisły, czyli Malinka, Czarne i Nowa Osada, też w zasadzie była narażona na te utrudnienia, a mimo wszystko te prace przebiegły bardzo, bardzo sprawnie, to jestem przekonany, że tutaj też do tego trzeba podejść spokojnie i utrudnienia na pewno będą i tu się nie ma co łudzić, że będzie sielankowo. Niemniej jednak jestem przekonany, że ta inwestycja ma szansę być przeprowadzona bardzo, bardzo sprawnie. Okres od 1 kwietnia do 31 października to jest okres, kiedy będą wprowadzone wahadła i te prace będą w konstrukcji drogi prowadzone albo też na poboczach, kiedy trzeba też zająć jakiś pas ruchu na drodze, a okres zimowy będzie przywrócony całkowicie do korzystania w 2 kierunkach, czyli nie powinno być utrudnień w płynności ruchu. W okresie letnim jest też zabezpieczenie, że okres Tygodnia Kultury Beskidzkiej również będzie udrożniony w 2 kierunkach, więc nie powinno być tragedii. Utrudnienia będą. Ja oczywiście mam nadzieję, że mieszkańcy i turyści to zrozumieją. Jest to robione po to, żeby żyło nam się lepiej później. Jak zresztą podczas każdego jednego remontu, również w domu, jak remontujemy kuchnię, to trochę bałaganu jest, również i w pokoju, ale to trzeba przetrwać po to, żeby było bardziej komfortowo później. Czyli uspokajamy mieszkańców, turystów, przejedziemy. Ja do tego podchodzę bardzo, bardzo spokojnie, bo realizowaliśmy już wiele takich przedsięwzięć i przeżyliśmy to, więc to jest kolejne, które musimy przeżyć. Nie mamy wyjścia za bardzo, bo i tak trzeba to zrobić, i tak to trzeba zrobić, bo wystarczy przecież przejechać przez centrum miasta, chociażby ulicą kolejową i zobaczyć, jak wygląda droga wojewódzka. Nie boję się tego użyć, w perle Beskidów. Panie burmistrzu, w planach budowa skansenu. Proszę nam coś opowiedzieć o tej inwestycji. Też duża inwestycja, bodajże na poziomie 6 milionów złotych, tak oscylujemy, bo też wcześniej wspomniałem, że niektóre zadania ze względu na wysokość środków z projektu być może nie będziemy realizować na tym etapie. To jest wspólna historia ludzi, żelaza,
i drzewa, czyli takie połączenie wspólnie z Trzyńcem, z Hutą Trzyniecką, bo mało kto wie, że na przykład w Wiśle był wypalany krótko, bo krótko, ale węgiel drzewny, który był dostarczany do Huty w Trzyńcu. Ale to też obiekt ma być trochę skansenem, ale trochę też miejscem, w którym byłoby prowadzonych wiele warsztatów, zajęć, w których chcielibyśmy bardzo mocno aktywizować nasze grupy seniorów poprzez na przykład zbieranie ziół, robienie fajnych, ciekawych kompozycji herbat, ale również i kosmetyków, wyprodukowanie takiego produktu premium i tutaj nad tym pracujemy w zespole osób, które się tym zajmują również w partnerstwie z nadleśnictwem, które już pierwsze zioła zasadziło i mam nadzieję, że pierwsze zbiory już w tym roku. Panie burmistrzu, co w zakresie turystyki, rekreacji będzie się działo w najbliższym czasie w Wiśle? No mam nadzieję, że sporo. Jeżeli chodzi o rekreację, turystykę, sport, to mam nadzieję, że w końcu dojdzie do realizacji przebudowy chociażby tras biegowych na Kubalonce i zrobienia z tego miejsca w perspektywie może kilku lat takiej wizytówki naszej, jeżeli chodzi o narciarstwo biegowe w Beskidach. Ale też cieszy mnie przede wszystkim jedna rzecz. Relacje i współpraca z Lasami Państwowymi, z Wodami Polskimi, gdzie wspólnie możemy rozmawiać, a tego nie było jeszcze dużo, dużo wcześniej, gdzie wspólnie możemy rozmawiać na temat zagospodarowania i udostępnienia pewnych obszarów będących właśnie w zarządzaniu Wód Polskich, na przykład Zapora w Czarnym i rozmawiamy na temat stworzenia ścieżki rowerowej, ale też pieszej i takiego chodnika, alternatywy do poruszania się pieszych wzdłuż Zapory w Czarnym, zbiornika w Czarnym, zagospodarowanie małej zapory koło skansenu wcześniej wspomnianego w naszej rozmowie jest bardzo istotnym elementem, czyli uporządkowanie tamtego terenu, bo dzisiaj to nie jest dobra wizytówka naszej miejscowości, a myślę, że może to być miejscem, taką perełką dla naszych oczywiście mieszkańców, ale również i dla turystów, bo tam mnóstwo ludzi przyjeżdża, zwiedza to miejsce, dopracowanie go jest bardzo, bardzo istotne i tutaj nad tymi obszarami chcielibyśmy się bardzo mocno też skupić. Panie burmistrzu, na koniec jeszcze chciałam zwrócić uwagę na bazę noclegową. Mam wrażenie, że ona coraz bardziej się rozwija w Wiśle. W planach między innymi budowa 5-gwiazdkowego hotelu, apartamentów. Tak, mnie cieszy jeden fakt, że są to obiekty na najwyższym standardzie w tej chwili, czyli obiekty 5-gwiazdkowe, czyli klient taki, który jest klientem jeszcze bardziej zasobnym w portfel i klient takim, którego nam dzisiaj brakuje i nie mamy dla niego za bardzo alternatywy i to też podkreślają wszyscy przedsiębiorcy w naszym mieście. Ze względu na to, że często są takie głosy, że właśnie przyjeżdżają osoby, które zaopatrują się w Biedronce, zostają, wyjeżdżają. Tutaj jest zupełnie inny klient. Klient, który pewnie nie jest żadną konkurencją dla każdego jednego naszego pensjonatu i hotelu. I tutaj z większymi ośrodkami też na ten temat rozmawialiśmy, czy to może być zagrożenie, czy nie. Myślę, że nikt się tego nie obawia. Baza noclegowa się rozwija, mamy jedną z największych baz w Beskidach noclegowych i tutaj rzeczywiście jest tego sporo. Oczywiście są osoby, które uważają, że po co taki hotel w Wiśle, ale do momentu, kiedy właśnie ze środków chociażby z podatku, który mam tylko i wyłącznie możliwość przypuszczać, że to będzie ponad 1 000 000 zł albo również wpływ z opłaty miejscowej, potem trzeba wyremontować jakąś drogę, no to zupełnie inaczej do tego tematu się potem podchodzi. Tak, inwestycja jest, inwestycja dzisiaj bardzo mocno uciążliwa, którą realizuje inwestor. Mam nadzieję, że wspólnie będziemy również pracowali potem nad poprawą infrastruktury wokół, a mam na myśli w głównej mierze też o drogę dojazdową do tego obiektu. Dwa kolejne obiekty, ale to już przebudowa istniejących starych, które już dawno nie są jak gdyby wykorzystywane w tych celach turystycznych i co też mnie bardzo cieszy, czyli nie będą straszyły, tylko będą miały swoją nową odsłonę. Jest w fazie projektowania w tej chwili i uzyskiwania pozwoleń na budowę, więc też się cieszę z tego powodu, bo to też będzie, powinna być wizytówka,
z tego co słyszałem, to mają to być hotele markowe. To też się rzadko zdarza, żeby w takich miejscowościach turystycznych, w tak małych miejscowościach były sieciówki. To też nam powinno dać wiele do myślenia. To mnie osobiście bardzo cieszy i mam z tego tytułu wielką satysfakcję. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Moim i państwa gościem był burmistrz Wisły Tomasz Bujok.